Witam, witam. Lecimy dalej z Titan Questikiem. Na początek to może sobie ogarniemy eku, czy ja bym chciał to wszystko posprzedawać. Znaczy tego nie będę używał. I teraz tak. Plan jest taki, żeby zrobić tego questa. Znajdź Leonidasa wsparcie. Także ja lecę. I widzimy się po drodze, albo jak znajdę coś ciekawego, albo jak biję level, albo jak tam po prostu dotrę. To wtedy się zobaczymy. O, kogoś tu znalazłem. To jest chyba jakiś gościu? Że uratujemy sobie ziomeczka. Kto to jest? Lykos, robotnik. On mi zapewni jakiegoś sidequesta, nie? Przyparty do muru. O, aha, to już mam zrobione, okej. Chodziło tylko o to, że musiałem go obronić i to w zasadzie tyle. Dobra. To co? Co tu mamy za łuczek? 60... Aha, czy ja muszę dawać zręczność, żeby móc nosić łuki. Lepsze, okej. Dobra, lecę dalej szukać tego ziomeczka. Tu kogoś mam. Ale ja nie wiem, czy to nie jest po prostu jakieś miasteczko. No podchodzę do nich i nic się nie dzieje totalnie. Tutaj mam studnię. Czyli TPK. Jakiś ziomeczek. Co on chce ode mnie? Jakieś przywódcy satyrów muszę pokonać? Pytanie, gdzie to będzie? Czy tutaj na lewo, czy tam do góry? Zobaczymy, przejdzie się tutaj. No i zobaczymy, czy to będzie to, czego szukam, nie? Tu jest jakiś, kurde, przebudzony trup. Wygląda jak jakiś mini bosik. I dosyć ciężko z nim idzie, bo... strasznie dużo minionów. Dostałem jakiś żółty item, bransoletkę jakąś. Może zaraz sobie ogarniemy. Damage, kurde, to jest taki średni, nie? Dobra, bransoletka. Skrzyneczka. O, łuk kolejny. 68 zręczności. Dobra, czyli idziemy w full zręczność. 6,23. 8,17. Obrażeń fizycznych. No właśnie, tu mam truciznę, więc pytanie, jak to się przełoży na damage. Średnie obrażenia 22, 24. No właśnie. Czyli ten mój prawdopodobnie przez tą trutkę albo jest lepszy, albo wychodzi mniej więcej na to samo, nie? Więc przydałby mi się jakiś, najlepiej jakiś rare łuk też. Co my tu mamy? Regeneracja energii, odporność na elektryczność. To w zasadzie to samo. To whatever. Dobra, czyli nie tutaj? Pójdę sobie zobaczyć, czy tu jest jeszcze jakiś NPC. Tu mam tego TPK. Nie, tutaj już chyba nic nie ma w zasadzie. Więc pójdę tam do góry, zobaczę, czy jest ten quest od tego ziomeczka. No i jak tak, to po prostu go zrobię, nie? O, nie wiem, czy nie chodzi o tego ziomeczka przypadkiem. Satyrgicus. No. O. Chyba o niego chodziło. Ty, czekaj, bo ja jeszcze quest tego skilla nie rozdałem. Pyk i łucznictwo. Chciałem zobaczyć to. To jest chyba... tak, to jest jako skill. I poszedłbym w to, w szybkość ataku. Zobaczymy. Tutaj dużo to bije. O. Nie wiem, czy ja muszę wrócić teraz do tamtego gościa. Poka. Tak. Dobra, to idę do niego wrócić i pójdziemy dalej. Dobra, jest ziomeczek, bla bla bla. No, mamy to. I chyba tyle. Myślę, że można iść po prostu dalej. Co to? Jakiś zielony item. Zielone to są jakie itemy?
Nie mam pojęcia. Jakieś uniki chyba. Szkoda, że mieczyk. Chciałbym w ogóle poczytać na necie. Z jakich mobków lecą jakieś fajne łuki, żeby sobie wydropić. Chyba, że ktoś z was wie, to może napisać. Będę bardzo wdzięczny. Dobra, on mi coś mówi, że mam iść chyba tą drogą, żeby znaleźć tego Leonidasa. Powiedzmy, że mu zaufam. Mam nadzieję, że mnie nie uszukał ziomeczek. Także myślę, że to już niedaleko powinno być. O, zdobyłem pancerz zręczności i dostaję plus 4 zręczności. Także jest dużo lepszy od tego, co miałem. Powinno być teraz troszeczkę lepiej. Chociaż i tak myślę, że przydałby mi się, kurde, jakiś lepszy łuk, nie? Oj. Bo... trochę, kurde, lipa jest z damage'em, mam. Mam wrażenie, że mam mega mały damage. Dobra, co my tu mamy? Przytowy łuk. Nie, no, te łuki białe to nawet nie ma co na nie patrzeć, bo one zawsze będą gorsze. No ale niestety nic ciekawego nie znalazłem. A tu? Potka. I co tam jeszcze było? Czekaj, Golding. A pancerz na Inta. Bransoleta zwinności. O, 8 level, ale 90 inta. Tylko, że tutaj 12 zręczności, a ja potrzebuję 90 inta na to. Ale powolone, nie? Dobra, idziemy dalej. Dobra, ogólnie tu wbiłem level, także palimy zręczność. I plan jest taki, żeby rozwinąć łucznictwo. Po to, żeby były większe dipsy. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dużo lepiej. Pa. Teraz to już w miarę padają. Jeszcze jakbym dostał jakiś lepszy łuk, to by było dopiero super. Kapliczka odmrożenia. Nie wiem, czy ja dobrze poszedłem, bo tu chyba nic nie ma dalej. Czekajcie, tu są jakieś skrzynki, jedna, druga. Eliksir. Obrączka umiejętności. Zdolności do obrony. Nagolenniki zręczności. Fajne rzeczy. Dobra, to na pewno bym chciał. Odporności, zdolności. Zamiast obrączki energii mogę wymienić to. O. To będzie dużo lepsze. No i już chyba nic więcej nie mam, czekajcie. Dobra, tutaj chyba nie. Nie, zabłądziłem. Tu miałem kapliczkę. Dobra, czyli wychodzi na to, że muszę iść chyba gdzieś tam w lewo bardziej. Dobra, chyba dotarłem, tak mi się wydaje. Że to jest ta miejscówka, której ja szukałem. Obóz Spartan. Tu mam jakieś ziomeczkę do uwalenia. Nic nie dropnął. Czy ja mam tu z kimś pogadać? Wchodzimy do środka, pyk. O, tu jest jakiś ziomeczek. Dobra. Kuń, coś tam. Co to jest? Nadawanie przedmiotów na magicznych wartości. Jakiś crafting? 623, 817. A? Chyba nie rozumiem, jak to działa. Nevermind, nieważne. Jak questik? Centaura muszę pokonać. Muszę znaleźć i pokonać Centaura, czyli to będzie prawdopodobnie pierwszy bossik. Tylko ja bym chciał NPC-a jakiegoś znaleźć. Żebym mógł sobie item... miejsce wypy zrobić, nie? Może to wszystko sell, to zostawię. Pyk. Czy tu jest Staszek gdzieś? Nie. Nie, chyba albo nie ma w tym mieście, albo... Chyba, że jest tutaj. Jeszcze zerknę. Tu jest ten ziomeczek. A u niego można kupować itemy.
Chyba raczej nic ciekawego nie będzie miał. A nie widzę tu Staszyka, chyba nie ma. Dobra, także tyle. Kolejnym razem idziemy na Centaura. Także do zobaczenia.